Już po raz piąty ulicami Bielska-Białej przeszedł Orszak Trzech Króli. Trwa miejski program dopłat do wymiany kotłów węglowych na gazowe. Od 2007 roku w Bielsku-Białej w jego ramach przeprowadzono 1600 modernizacji kotłowni. Nareszcie ruszył sezon narciarski, również w Bielsku-Białej. Miejski Zarząd Dróg szykuje się do uruchomienia bezobsługowego parkingu przy ulicy Dmowskiego w sąsiedztwie ratusza. Pomiędzy blokami przy ulicy Wapiennej w Białej Krakowskiej powstał kolejny kolorowy plac zabaw dla dzieci połączony z częścią rekreacyjną dla dorosłych. Już po raz piąty ulicami Bielska-Białej przeszedł Orszak Trzech Króli. Tegoroczny orszak z udziałem wiernych wszystkich bielskich katolickich parafii liczył około 3000 uczestników. Orszak wyruszył z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe w Aleksandrowicach po uroczystej mszy świętej. W symbolicznej manifestacji wiary i radości bożonarodzeniowej na ulicach Bielska-Białej udział wzięli m.in. rodzina święta i trzej królowie jadący bryczką. Trasa prowadziła z Aleksandrowic przez Rondo Hulanka ulicą Cieszyńską na Stary Rynek. Tu wzorem lat poprzednich odbyło się wspólne kolędowanie. Wygląda na to, że święto Objawienia Pańskiego zwane w polskiej tradycji Świętem Trzech Króli mocno odżyło. Od 2011 roku, gdy po 50-letniej przerwie znów stało się dniem wolnym od pracy, mocno wrasta w powszechną świadomość, a Orszak Trzech Króli z udziałem całych rodzin, odgrywaniem symbolicznego pokłonu mędrców ze wschodu, wspólnym śpiewaniem kolęd, te tradycje dodatkowo cementują. Trwa miejski program dopłat do wymiany kotłów węglowych na gazowe. Od 2007 roku w Bielsku-Białej w jego ramach przeprowadzono 1600 modernizacji kotłowni. Program wymiany istniejących starych źródeł węglowych na nowoczesne kotły skierowany jest do właścicieli budynków i osób posiadających ich pisemne poświadczenie o zgodzie na tego typu wymianę. Dofinansowanie sięga 70%, ale do górnego limitu, który wynosi 6000 zł. Miejski projekt w tym roku rozrasta się. W 2016 roku powiększamy po prostu naszą pulę o 50%. Do tej pory realizowaliśmy 100 wymian kotłów rocznie. W tej chwili w 2016 roku chcemy wymienić 150 kotłów. 150 kotłów i już w pierwszym dniu stycznia bardzo dużo zgłoszeń. Tak, zainteresowanie jest bardzo duże, dlatego muszę powiedzieć, że osoby zapisujące się w tej chwili mogą liczyć w zasadzie na realizację dopiero w kolejnym roku, ale zachęcam do tego, by się zapisywać, bo gwarantuje to przynajmniej tą realizację w przyszłości. Im później ktoś się zapisze, tym po prostu coś się będzie prawdopodobnie przesuwać w jeszcze odleglejszą przyszłość. W pierwszym dniu stycznia mieliśmy około 30 zgłoszeń. Nie wszystkie były zaakceptowane, bo nie pasowały wszystkie do regulaminu. Niemniej ta ilość wskazuje na ogromne zainteresowanie naszych mieszkańców tym programem, no i też na wysoką świadomość sytuacji, czyli wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza. No zresztą to w całej Polsce, dotyczy to całej Polski, bo mamy w zasadzie 91% obszaru kraju w grupie przekroczeń stężeń dopuszczalnych. W ramach programu wymiany starych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne można również ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w budowę kolektorów słonecznych. W Bielsku-Białej dotąd w ten sposób powstało 810 tego typu instalacji solarnych. Potrzeby są jednak znacznie większe. Szacuje się bowiem, że w mieście na wymianę czeka jeszcze około 8 do 10 tysięcy starych, nieefektywnych pieców węglowych. Wymiana najprawdopodobniej zajmie więc jeszcze sporo czasu. Nareszcie ruszył sezon narciarski, również w Bielsku-Białej.
Święto Objawienia Pańskiego to również pierwszy dzień działalności Bielsko-Bialskiego Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego Dębowiec. Stok został sztucznie naśnieżony i narciarze oraz snowboardziści mogą już korzystać z wyciągu kanapowego. W minioną inauguracyjną środę ruch w ośrodku był więcej niż spory. Ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego można było mieć kłopot, ale dla tych kierowców ośrodek oferuje bezpłatne miejsca parkingowe pod nieodległą halą wielofunkcyjną. Gotcze Królikolika jest czynna, stok jest otwarty, w tym roku uruchomiliśmy snowpark, także zapraszamy snowboardzistów. Udało się nam bardzo ładnie naśnieżyć stok, pogoda, warunki pogodowe nam sprzyjały, więc dosypaliśmy tego śniegu dosyć dużo, powinno wystarczyć do świąt. Nawet w sytuacji jak będzie 9-10 stopni? Tak, nawet to jest dla mnie straszne. Oczywiście jeśli będzie deszcz, będzie ciepło, będzie deszcz, no to musimy się liczyć z tym, że trochę tego śniegu zejdzie. No jednak pokrywa śniegu jest około 60-80 cm. Jak cenowo w tym roku to wygląda? Jeśli chodzi o zakres cen, to w tym roku się nie zmieniły. Ceny są na tym samym poziomie, jakie były w zeszłym roku. Szczegóły związane z aktualnymi warunkami na stoku oraz cennik można znaleźć na stronach internetowych ośrodka www.dębowiec.beskidy.pl oraz www.kolej-dębowiec.pl. Miejski Zarząd Dróg szykuje się do uruchomienia bezobsługowego parkingu przy ulicy Dmowskiego w sąsiedztwie ratusza. Uważni kierowcy na pewno zauważyli już podniesione szlabany, specjalne informacje przy wjeździe na parking oraz tablice świetlne informujące o ilości wolnych miejsc, a także automat przyjmujący płatności za postój. Wszystko to zostało zainstalowane na przełomie roku, a uruchomienie systemu nastąpi do połowy stycznia. W założeniu parking działać ma bezobsługowo. Posiada tryb jednokierunkowego przejazdu z bramką wjazdową i wyjazdową. Przed wjazdem znajduje się szczegółowa instrukcja użytkowania wraz z cennikiem. Jak zapewniają pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg, korzystanie z systemu ma być łatwe i przyjazne. Wjeżdżamy na parking i... Wjeżdżamy na parking od strony wjazdu do ratusza przy ulicy Dmowskiego i podjeżdżamy pod terminal, naciskamy przycisk odpowiedni, pobieramy bilecik, wtedy się otwiera szlaban. I od tego momentu jest naliczana czas parkowania. Następnie po zakończeniu okresu parkowania podchodzimy do kasy automatycznej. Tam jest czytany układ kwoty, jaka jest niezbędna dla uiszczenia opłaty. Jest potwierdzenie i podjeżdżamy do terminalu wyjazdowego. Tam następuje z tego potwierdzenia zczytanie i otwieranie szlabanu i wyjazd. Pomiędzy blokami przy ulicy Wapiennej w Białej Krakowskiej powstał kolejny kolorowy plac zabaw dla dzieci połączony z częścią rekreacyjną dla dorosłych. Najmłodsi mogą już korzystać z nowego placu zabaw. Teren wyposażony został w huśtawki, zjeżdżalnie, zestawy sprawnościowe, karuzele, piaskownice i bujaki, a przed urazami przy ewentualnych upadkach chroni specjalna nawierzchnia. Obok placu zabaw zamontowano również zestaw plenerowych urządzeń do ćwiczeń. Inwestycja powstała w ramach zadania pod nazwą Ruch bez barier, realizowanego przez Wydział Gospodarki Miejskiej. W ramach tego zadania zostały także oznaczone ścieżki biegowe w cygańskim lesie.